W wyniku tej gry ludzie potrafili stracić nie tylko spore sumy pieniędzy, ale także mogli poczuć się jak typowy frajer. Dziś przybliżymy sobie grę w trzy karty. Grę chyba najbardziej kojarzoną z warszawską Pragą. Pytanie, czy słusznie? Uważni fani starych polskich seriali zapewne kojarzą jedną ze scen kultowego 07 Zgłoś się, nagranych na bazarze Różyckiego. Ukazany jest na niej mechanizm wspomnianej gry. Scena wygląda mniej więcej tak. Pomiędzy bazarowymi budkami wąsaty, cwaniakowaty mężczyzna, w tej roli Zdzisław Richter, na prowizorycznym stanowisku sprawnymi ruchami przerzuca trzy niewielkie kółka, zachęcając zgromadzoną publiczność do gry, mówiąc: za lale płacę, za puste nie płacę. Ja mam ręce, to ja kręcę. Tłum zainteresowanych przygląda się, atmosfera gęstnieje, ktoś obstawia, ktoś przegrywa, banknoty lądują w kieszeni mężczyzny i znowu. Nagle na ostrzeżenie rzucone przez któregoś z kumpli mężczyźni rozpływają się niemalże w powietrzu. Uciekli. Co się stało? Otóż w pobliżu bowiem pojawił się patrol milicji. Reakcja mężczyzn wyraźnie wskazuje, że mamy do czynienia z jakimś podejrzanym procederem. Na czym właściwie ta gra polega? Dla przypadkowego obserwatora, a może uczestnika, zasady tej gry mogą się wydawać dość proste. Widzimy prowadzącego grę, rekwizyty, stolik, jakaś skrzynka, odwrócone wiadro, a przede wszystkim tytułowe trzy karty. Mogą to być również lusterka, obrazki, no cokolwiek. Ważne, by mieściły się w dłoni oraz by dwie z nich były podobne, czyli przegrywające, a jedna inna, czyli wygrywająca. Prowadzący grę zaczyna od pokazania nam układu kart, a następnie na naszych oczach przerzuca je z miejsca na miejsce. Naszym zadaniem jest postawić kwotę pieniędzy i wskazać wygrywającą. No i to wszystko. I tak, i nie. Spójrzmy na to teraz od strony prowadzącego to mobilne Monte Carlo. To Schuller, którego poziom aktorstwa może nie starczałby na Oscara, ale zazwyczaj jest wystarczający na bazarowych naiwniaków. Jego celem jest dać iluzję zwycięstwa, a potem wciągnąć w dalszą grę i oskubać do reszty. Uwaga, na tej scenie nie jest jednak sam. Aktorów jest bowiem więcej. To stojący w tłumie ciekawski wspólnicy, naganiacze, zachęcający ci, którzy biorą udział w udawanej grze i niby wygrywają, niejako dowodząc, że każdemu, kto się w ten piękny dzień na bazarze pojawił, może sprzyjać szczęście. Trzeba tylko szczęściu oczywiście dopomóc, trzeba tylko spróbować. O, czyżby pierwszy chętny? Nie do końca przekonany, ale powoli zaczyna się łamać, obstawiać. Prowadzący grę tasuje karty, ale robi to tak, by ów naiwniak wzrokiem nadążył, trafnie wskazał i wygrał. Aby pomyślał, jest zysk, co za łatwe pieniądze, w domu będzie radość. Czy to zwycięstwo jednocześnie porażką prowadzącego, a skąd? To tylko element gry. Wszystko jest pod kontrolą. Ta faza procederu polega na zdobyciu zaufania, na odczuciu pozytywnych emocji. Prowadzący wie doskonale, że kluczem do jego sukcesu będzie chęć podwojenia stawki, odegrania się, rewanżu. Czyli naiwniak się skusi? Już do tego nakłaniać będzie połączony chór prowadzącego i wspomnianych wcześniej zachęcających. Pod olbrzymią presją i w emocjach naiwniak spróbuje jeszcze raz. Proste to było, pomyśli i da znać, że gra dalej. Ale tym razem sprawne i wyćwiczone ręce prowadzącego sprawią, że klient przegra. A potem, próbując się odegrać, przegra jeszcze raz i jeszcze raz. Bazar Różyckiego był wprost wymarzonym tłem dla gry w trzy karty. Dużo ludzi, dużo naiwniaków, dużo uliczek, których można uciec w razie problemów. Tu za frajerów, czyli nieorientujących się w sprawie, często robili przybyli z prowincji włościanie. Słyszeli co chwila: czarna przegrywa, czerwona wygrywa. Przed wojną niektóre z przypadków trafiły na łamy warszawskiej prasy. Na przykład w maju 28 roku niejaki Kazimierz Pruchenko z powiatu kozienickiego w czasie gry z nieznajomymi przegrał 100 zł. Oczywiście o smutnym fakcie zawiadomił policję, ale i lokaci potrafili stracić głowę i pieniądze. Rok wcześniej taka Zofia Karpińska z sąsiedniego Kamionka, mając w kieszeni 30 zł, wybrała się na zakupy na Różyca. No i spotkała tam kilku dżentelmenów. Oj, namiętność gry ogarnęła panią Zofię. Pierwszy raz wygrała, potem podwoiła stawkę, no i klasyka, porażka za porażką. Czasem szulerzy nie mieli dobrego dnia i trafiali na patrol mundurowych. Sprawy lądowały w sądzie. W takim dwudziestoleciu międzywojennym pojawiały się nawet wyroki skazujące, dowodzące, że cały proceder nie jest żadną grą, a po prostu oszustwem.
Ba, są orzeczenia Sądu Najwyższego, że technika gry jest obliczona na wprowadzenie w błąd i jest sposobem na oszukanie. Gra w trzy karty, w lusterka, zbierała swoje żniwo także przez dekady. Historię procederu w okresie PRL i na początku lat 90. nazywanego Bęklem ciekawie i szczegółowo opisuje książka Wielkie Bazary Warszawskie, którą szczerze najmocniej polecam. Nie ma co jednak tworzyć fałszywego wrażenia, że gra w trzy karty to domena Bazaru Różyckiego. Wertując archiwalną prasę, natkniemy się na wzmianki dowodzące popularności tego procederu w różnych miejscach i Warszawy, i na terenie naszego kraju, jak Sosnowiec, Bełchatów, Piotrków, Białystok i w różnych okresach. Dziennikarze oczywiście z chęcią pisali o szulerach, kanciarzach, oszustach, szukających naiwniaków nie tylko na właśnie takich bazarach czy jarmarkach, ale i na przykład na kolei. Jak w 1903 roku w pociągu relacji Lublin-Siedlce. W kantowanie pasażerów zaangażowanych było aż 11 wspólników udających nieznajomych. Oszuści, nie czekając na kolejną stację, wyskoczyli z pociągu w biegu, zostawiając jednego z delikwentów bez grosza przy duszy i z wielkim wstydem na twarzy. I kiedy wydawać by się mogło, że cała ta historia to już chyba wstydliwa, ale przeszłość, a oszustwo, ta gra w trzy karty jest tak znane, że mało kto da się nabrać, to tu i tam na dzisiejszych bazarach jeszcze niejedne łzy przegranego i oskubanego dowodzą, że to wciąż żywe dziedzictwo kulturowe. Ale uwaga, nie jest to już oszustwo, a najczęściej wykroczenie, ponieważ organizowanie gier hazardowych wymaga stosownego zezwolenia.